Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ponieważ zdarza mi się, i to też mówią moi studenci, popłynąć, dlatego dzisiaj jestem przygotowana i kartki mnie będą poprowadziły przez to, co mam Państwu do powiedzenia. Chciałabym zacząć od tego, co to jest w ogóle bliskość. Kto z Państwa zna definicję bliskości? Chęć bycia z drugą osobą? A to jest pytanie, czy to jest definicja? Zgaduję. Taką znam definicję. Aha, okej. Okay. Kto zna inną definicję bliskości? Tak, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy dzisiaj. Otwarcie na drugą osobę i chęć, no właśnie, otworzenia się, słuchania. Poprzez to się zbliżamy, tak myślę. Okej. Okay. Moi drodzy, to jest takie ciekawe, jak się przygotowywałam do wykładu, to przeczytałam w internecie takie zdanie. Wszyscy bardzo potrzebujemy bliskości i nieprawdopodobnie jej pragniemy, natomiast mało kto z nas zna definicję bliskości. I właściwie od tego można by było zacząć, że istnieje pewien paradoks. Chcemy czegoś, ale tego nie definiujemy, nie nazywamy. I w zasadzie cały wykład będę prowadziła wokół tego, jaki my mamy kłopot w komunikowaniu tego, czego potrzebujemy. Ponieważ mówimy do innej osoby, potrzebuję twojej bliskości, albo nawet może mówimy sobie, potrzebuję bliskości, ale na pytanie, co dla ciebie oznacza bliskość, mamy takie trochę mgliste pojęcie. W związku z tym bardzo trudno jest budować coś, co jest po prostu niedookreślone. Wyobraźcie sobie, że próbujemy zbudować dom, który ma być jakiś. Jak ja budowałam dom, to mój wykonawca miał niezwykle trudne zadanie, ponieważ kiedy mnie pytał o różne decyzje i mówił, panie Agnieszko, to jak ma być? Ja zawsze mówiłam, ładnie, panie Macieju, ma być ładnie. Ja mówię, aha, to po co ja dzwonię, już ja znam to kryterium. I oczywiście wychodziło ładnie, ponieważ ja z nim zrobiłam taki kontrakt na początku, że kiedy mam do wyboru praktyczne albo ładne, to ja wybieram po prostu ładne. Ale on jednak za każdym razem wolał to sprawdzić, żeby po prostu nie było nieporozumień. W związku z tym ja zajrzałam do słownika PWN, jak słownik PWN definiuje bliskość. I znalazłam dwie definicje. Pierwsza, bliskość to mały dystans między obiektami. Ładne, prawda? Blisko. Tak, my jesteśmy bardzo blisko, a tu jestem bliżej, nie? Bo ja stanę. Okej, okay, a drugie, zgodność i podobieństwo. I teraz, taka jakby lekko odhumanizowane są te definicje, można by było powiedzieć. Przeglądałam różne też książki i grzebałam w tym internecie, grzebałam, nie znalazłam żadnej innej definicji bliskości, ale wydaje mi się, że gdybyśmy się jej dobrze przyjrzeli, to ona zawiera w sobie dosyć dużą prawdę, mianowicie mały dystans między obiektami. Państwo pewnie znacie, jest taka piosenka Szcześniaka, w której on śpiewa: bliskość oddala nas, prawdę obnaża nagle. Ponieważ jest coś w tym, co ty mówisz, jeśli chodzi o definicję bliskości, mianowicie bliskość rodzi się z głębokiej potrzeby bycia poznanym i poznania drugiego człowieka. Czyli ja jestem w stanie zacząć budować bliskość tylko wtedy, kiedy ja mam w sobie pragnienie bycia poznanym. Nam się bliskość myli z czułością, z intymnością. Czasami też, jak czytam różne opracowania, to też się myli z seksualnością. Natomiast w bliskości chodzi o poznanie, które właśnie powoduje zmniejszanie dystansu. Czyli wtedy, kiedy ja wchodzę w bliskość, to dzieje się taka sytuacja, że zaczyna mi być coraz bliżej do ciebie. No i oczywiście tutaj, ponieważ jestem fanką Małego Księcia, to przychodzi historia Liska, który mówi,
codziennie pozwolę ci usiąść troszkę bliżej. I teraz, co robi współczesny człowiek? Prawdopodobnie nikt z was, tylko będę mówiła o tych ludziach na zewnątrz, prawda? Więc proszę się nie identyfikować w ogóle i nie obrażać. Współczesny człowiek robi dwie rzeczy. Pierwsza to zalewa drugiego człowieka sobą. To na przykład można bardzo ładnie zaobserwować w pociągach. Ktoś jedzie pociągiem, ktoś się do niego przysiada i przez 5 godzin jest pakowany jego historią życia i tak intymnymi szczegółami, że w pewnym momencie siedzimy i mówimy: o Boże, kiedy będzie moja stacja, czy jakby ja już tego nie mieszczę. Ale zobaczcie, zalewamy kogoś czymś, co bardzo bliskie, a potem wysiadamy. Albo ludzie wysiadają, no nie wiem, może cały czas mówimy o innych, nie? Ale to też robimy w relacjach, czyli tak bardzo potrzebujemy być blisko, że nie dajemy sobie czasu i cierpliwości na to, żeby jakby ku sobie postępować, tylko od razu zalewamy. Bo wydaje nam się, że jak zalejemy wszystko i wyrzucimy wszystko, to wtedy już jesteśmy tacy oczyszczeni i ten ktoś nas bierze całymi takimi, jakimi jesteśmy. A druga historia, którą robimy, to, i ta się zdarza znacznie częściej, to cały czas jesteśmy w takim dystansie i takiej kontroli, która jest nieprawdopodobnie podszyta lękiem. Czyli jesteśmy z ogromną obawą, czy taki, jaki jestem, jestem możliwy do przyjęcia. Tak? Czyli nie ma bliskości bez akceptacji siebie. I to, co mówi Marshall Rosenberg a propos porozumienia bez przemocy i komunikacji budującej bliskość, on mówi bardzo ważne zdanie, które dosyć często się budzi pewne kontrowersje. On mówi tak, żeby dać empatię drugiej osobie, żeby się spotkać z drugą osobą, najpierw musisz się spotkać z samym sobą. Natomiast my też dosyć mocno boimy się tego spotkania z samymi sobą. Takiego stanięcia w prawdzie przed sobą. I teraz zobaczcie, rodzi się pewnego rodzaju paradoks. Chcemy prawdziwej relacji, a sami jesteśmy nieprawdziwi. W związku z tym z gruntu skazujemy się na porażkę, ponieważ nie stając w pewnej prawdzie przed sobą, ja bym nie powiedziała, że gramy, tylko ukrywamy pewne rzeczy w relacji, w jakiś sposób się zaczynamy do siebie przybliżać, budujemy pewien wizerunek i jak już zaczyna być blisko i myślę sobie, to może być miłe i przyjemne ta relacja, to zaczyna się strach pod tytułem: a co będzie, jak zobaczysz te trudne kawałki we mnie? Jak zobaczysz te trudne kawałki we mnie, to na pewno nie będziesz chcieć ze mną być, bo ja sam ze sobą nie jestem pogodzony. Czyli bardzo jest nam trudno w ogóle uwierzyć i zaufać, że możemy być przyjęci przez drugiego człowieka, bo sami nie przyjmujemy siebie, tak? Bliskość rodzi się z głębokiej potrzeby bycia poznanym, a jednocześnie hamuje nas lęk przed odrzuceniem. I co robimy? Zanim moglibyśmy być poznani, porzucamy. Albo uciekamy, nie? Tylko że w naszej percepcji uciekamy, w percepcji drugiej osoby porzucamy. Bo ktoś, z kim ja zaczynam być w relacji, on się też do mnie przyzwyczaja, on się ze mną oswaja. On zaczyna realizować jakieś potrzeby w relacji ze mną. A ja, bojąc się wyartykułować to, że mam lęk przed przyjęciem, uciekam. Ale dla niej ja ją porzucam, czy dla niego ja go porzucam, tak? I wtedy mamy sytuację, w której ktoś doświadczając porzucenia, następnym razem nie ma ochoty wchodzić w kolejną relację, tak? Ponieważ bliskość zaczyna się kojarzyć faktycznie z byciem porzucanym i z tym, że w relacji jest trudno. W związku z tym, to tak tyle tytułem wprowadzenia i to jest ten czarny kawałek, ale ja teraz chcę opowiedzieć to, co z tym zrobić. Pierwsza rzecz, od której zaczynamy,
I możecie powiedzieć, że to jest banalne albo że to jest truizm, ale zaczynamy od otwarcia własnego serca. Czyli ja bym zadała takie pytanie, na które odpowiedzcie sobie sami, czego najbardziej pragnie twoje serce. Czyli jakie pragnienia i potrzeby ukryte są w twoim sercu. Kiedy zadaję to pytanie na warsztatach, ludzie mówią: trochę już nie pamiętam. Często mówią: wiem, co muszę, ale czego potrzebuję, to nie wiem. Jest mi trudno złapać kontakt ze swoim sercem, jest mi trudno go słuchać. Niektórzy mówią: nie mam czasu się nad tym zastanawiać. I pomyślałam sobie o tym, że ten wykład jest właściwie w przededniu świąt. Za tydzień mamy święta. I kiedy pracowałam ze studentami na co dzień, to okazywało się, że grudzień był dla nich najtrudniejszym miesiącem. Wiecie dlaczego? Bo wracali do domu na święta. Paradoks, nie? Katolicki Uniwersytet Lubelski, a ludzie z przerażeniem myślą, że wrócą na święta. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy karpiem, sernikiem i makowcem nie ma miejsca na bliskość. Dlatego, że oni wiedzieli, jak te święta będą wyglądały, bo co roku wyglądają tak samo. My jesteśmy w stanie przewidzieć, kto jaki dostanie prezent, kto jak się zachowa, kto co powie i jak ta historia się skończy. I każdy niesie ze sobą pragnienie, żeby było inaczej, ale nikt z tym nic nie robi. Miałam we wtorek spotkanie z panią, właśnie coaching, i ona mówi: strasznie się zrobiłam nerwowa, od kiedy myślę o świętach. I na wszystkich tak warczę, jestem taka niemiła, nie? Ja mówię: a no to super, w ogóle oni też na pewno czekają na te święta, nie? Bo jak ona się nakręca, no to przecież tam będzie wybuch, nie? I mówię: a dlaczego pani jest taka nerwowa? Ona mówi: bo ja się strasznie martwię. A czym? No oczywiście wszyscy wiecie czym. Czy wszystko wyjdzie dobrze? Czyli czym ona się martwi? Czy wszyscy naokoło będą zadowoleni? Ona w ogóle się nie zastanawiała, czego ona potrzebuje. I jak jej zadałam pytanie, pani, wymyślmy, niech ma na imię Maria. Pani Mario, a na co pani by miała ochotę na te święta? I ona mówi: oj tam pani Agnieszko, na to nie ma czasu. Nie? Okej, no to jeszcze raz powtórzę pytanie. Na co pani by miała ochotę na te święta? Ona mówi: na święty spokój. Nie? Ja bym tak chciała po prostu usiąść i nacieszyć się moją rodziną. To czemu z tym jest kłopot? Ona mówi: bo wie pani, bo oni mają oczekiwania, że ja zrobię śledzie, że ja zrobię karpia, że ja zrobię tam różne rzeczy, nie? No i oczywiście zadałam kolejne pytanie. Czy pani ich o to pytała? Nie, bo ona wie, jakie oni mają oczekiwania. I to jest ta historia, w której my lepiej wiemy, czego oczekują od nas inni, prawda? My lepiej wiemy, jakie oni by chcieli dostać prezenty. W związku z tym my się nie spotykamy. Bo jeżeli ja wiem, czego ty potrzebujesz i cię nie pytam i ci daję pod nos, no to my nie mamy spotkania, my mamy cały czas mijanie się. Tak? I zobaczcie, co się dzieje. Urobiona tym karpiem, sernikiem i całą tą historią siada do stołu i czeka, że oni okażą wdzięczność, a oni troszkę jakby wdzięczności nie okazują, albo można by było powiedzieć, nawet są lekko niezadowoleni, bo okazuje się, że połowa rodziny karpia nie lubi. Albo mieliby ochotę, nie wiem, na spacer, tak? Tylko zobaczcie, co robimy. Nie zadajemy pytania, czego ty ode mnie potrzebujesz, bo sobie nie zadajemy tego pytania. Czego ja potrzebuję, za czym tęskni moje serce? Z różnych powodów, czyli bliskość zaczyna się od spotkania z samym sobą. Bardzo państwa zachęcam do zajrzenia do listy potrzeb. Ona się składa ze 100 potrzeb.
Jak ja daję ludziom na warsztatach listę potrzeb i mówię, o Boże, nie wiedziałem, że jest ich tyle. Tam jest potrzeba bliskości, akceptacji, niezależności, miłości, różne, wielorakie. I proszę o to, żeby wybrali te, które są dla nich najważniejsze. I bardzo bym chciała, żebyście też od tego zaczęli. Żeby móc spotkać się z drugą osobą, ja nie muszę. Ja potrzebuję spotkać się z samym sobą i wiedzieć, co jest tym, co mnie karmi. Ponieważ jeżeli ja będę nakarmiony, będę w stanie nakarmić drugą osobę. Jeżeli ja nie jestem nakarmiony, a nawet nie bardzo wiem, co by mnie karmiło, to próbuję wmuszać w tę drugą osobę to, co mi się wydaje, że ona lubi, albo to, co mi się wydaje, że jest dla niej najlepsze. Kiedyś moja ulubiona historia z warsztatu, kiedyś pewna pani po warsztacie właśnie z komunikowania potrzeb wróciła do domu i mówi do swoich synów, że ona tak bardzo lubi, odkryła, że ona potrzebuje takiego luzu, relaksu i że kiedy ona wyjeżdża na weekend ze swoim mężem, to w środę zaczyna być już lekko podenerwowana tym wyjazdem, bo sobie myśli, że cały czwartek do późna w nocy będzie robiła jedzenie. I że jak już jedzie, to jest zmęczona. I mówi, i ja postanowiłam, że nie będę wam już tego jedzenia, chłopcy, robiła. Chłopcy 23 i 19 lat, tak dodam. I jeden z nich mówi, mamo, nareszcie. Ponieważ jak ty wyjeżdżałaś i my otwieraliśmy lodówkę, to jedzenie nas tak strasznie atakowało. I my czuliśmy się zobowiązani, żeby je zjeść. I każdy twój wyjazd dla nas też był koszmarem. Ponieważ wiedzieliśmy, że kiedy wrócisz i zobaczysz, że jest niezjedzone, będziesz niezadowolona. I ona mówi, to dlaczego wy mi tego wcześniej nie powiedzieliście, chłopcy? Na co chłopiec mówi, a jak myślisz, jak byś zareagowała, gdybyśmy ci to powiedzieli? Prawdopodobnie przysłowiowym fochem lub budowaniem wyrzutów sumienia. Matka się stara, a wy tacy niewdzięczni jesteście. Czyli to jest druga rzecz w komunikacji. My zamiast mówić, czego potrzebujemy i zamiast słuchać, czego potrzebuje druga strona, my robimy wyrzuty, moi drodzy. Czyli zamiast powiedzieć, potrzebuję waszej wdzięczności za to, że dla was gotuję i o was dbam, typowy, że tak powiem, Polak, czy kobieta, czy mężczyzna mówi, nikt matce wody, szklanki wody na starość nie poda, tak? Jest. Tak jest? Może tak być. I teraz ważna rzecz, kiedy chcemy budować bliskość i kiedy chcemy się komunikować w kontekście bliskości, to warto nazwać sobie, co dla ciebie oznacza bliskość i co byś ode mnie chciała. Co ja bym chciała od ciebie i co to dla mnie oznacza bliskość. I to jest najtrudniejsza rzecz, kochani. Powiedzieć, czego bym chciał, ponieważ my bardzo dobrze wiemy, czego byśmy nie chcieli. Nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, przełamać wstyd i obawę, że jak powiem, to a, nie zostanę wyśmiany, b, dostanę to, o co proszę. Czasami jest też tak, że kobiety mówią coś takiego, że no ale jak powiem, że chcę kwiat i on przyniesie, to się nie liczy. A czemu się nie liczy? No bo sam mógłby się domyślić. Tak? To jest coś na rzeczy? Oczywiście to o waszych koleżankach jest, nie? I ja pytam, a dlaczego się nie liczy? No bo to jest tak głupio prosić. Jesteś, nie? Tak się będę prosić. Ale nie widzimy tej drugiej strony, że jak poprosiłam, to przyniósł, czyli jestem ważna dla niego, czyli usłyszał, co jest ważne dla mnie. Tego już nie widzimy. Widzimy tylko to, że ja potrzebuję wykonać ruch. I tu się zaczyna, słuchajcie, egocentryzm. I tu się zaczyna dystans. Ponieważ zamiast przyjść i powiedzieć,
potrzebuję Twojej bliskości. Potrzebuję, żebyś mnie przytulił. Potrzebuję, żebyś mi przyniósł kwiaty. Potrzebuję, żebyś o mnie dbał, a dla mnie dbał oznacza pójdźmy razem na spacer. Na ciebie nigdy nie można liczyć, inni faceci to dbają o żonę, ja to z tyrana i nigdy dziękuję nie usłyszę. Czyli mówimy pretensjami zamiast potrzebami. Być może dlatego, że nie umiemy tego zdefiniować, a być może dlatego, że taki mamy wzorzec komunikacji. A być może dlatego, że się boimy. I tak też się może zdarzyć. Ponieważ bliskość to ścieranie się potrzeb, moi drodzy. Czyli każdy z nas w danym momencie ma inne potrzeby. Coś innego jest dla nas ważne. Ale też mamy inne strategie zaspokajania tych potrzeb. Na przykład mężczyźni nie rozumieją, co jest fajnego w chodzeniu na spacery. Bo oni mówią, no ale tak bez sensu, tak w kółko, nie? A kobiety, żeby na spacer i... I teraz, dlaczego to się nie spotyka? Ponieważ mężczyzna ma potrzebę efektywności. No jak już idziemy, to chociaż coś kupmy na przykład, nie? Możemy pójść na spacer do sklepu. Albo, proszę, coś... Albo coś zróbmy w tym czasie, nie? A kobieta ma potrzebę relacji i spędzenia wspólnie czasu. I zobaczcie, jeżeli ja nie nazwę potrzeby, to my się będziemy o strategię przepychać. W książkach trenerskich jest taka ładna historia a propos potrzeb, kiedy mąż mówi, bardzo chciałbym pojechać w górę, a żona mówi, a ja bardzo bym chciała pojechać nad morze. No i wtedy najczęściej na szkoleniach ludzie mówią, to niech jadą osobno. No ale to nie jest rozwiązanie, prawda? Bo to nie jest o bliskości, to nie jest o byciu razem. I teraz pytanie brzmi, po co ktoś chce pojechać w góry? Jaka jest potrzeba pod pojechaniem w góry? Jak myślicie? Czego potrzebuje człowiek, który mówi, chce pojechać w góry? Czego? No chodzić po górach, ale co pod tym jest? Emocji, tak, wysiłku, czego jeszcze? Zdobywania, tak, wolności, swobody, aktywności fizycznej. Różne są potrzeby pod pójściem w góry. A czego, jakie są potrzeby ukryte pod leżeniem na plaży? To trudne jest, ale tam jest dużo potrzeb. Czego? No, parzenia, no tak, ale jakby co jest pod tym? Plażing. No, ale co jest pod plażingiem? Czego ja potrzebuję? Jaka jest potrzeba ukryta pod leżeniem na plaży? Wspaniale. Wyciszenia, spokoju, relaksu, ciepła, tak? Harmonii i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że to jest polski Bałtyk w sezonie, to może być troszkę trudno. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy jedna strona mówi, potrzebuje aktywności, swobody i wolności i zdobywania, a druga mówi, a ja bardzo potrzebuję relaksu, ciepła i takiego beztroskiego poleżenia na słońcu. Rozwiązanie wychodzi samo. Jedziemy do spa w górach. Ty, kochanie, będziesz leżeć na leżaku w termach, a ja w tym czasie będę chodził po górach. Wieczorem się spotykamy i jesteśmy razem. Bliskość to jest empatyczne słuchanie tego, co potrzebuje druga strona. Czyli ja mam empatię dla siebie i wiem, czego potrzebuję i słyszę Twoje potrzeby. I ponieważ coś jest dla Ciebie ważne, to ja to robię albo szukam rozwiązania takiego, które zaspokoi obie potrzeby. Jak się tak dobrze poszuka, to zawsze można znaleźć wspólne strategie. Bo jeżeli uświadomimy sobie, że pod spacerem mam potrzebę aktywności, relacji i rozmowy, a druga strona nie lubi spacerować, ale słyszy, że jest potrzeba aktywności, relacji i rozmowy, to może zaproponować rowery. To może zaproponować, nie wiem, pójście na siłownię. Możemy znaleźć inną strategię, bo ja rozumiem, dlaczego to jest dla Ciebie ważne. I przy tym
ścieraniu się potrzeb jest takie ważne zdanie: nie ma bliskości bez uważności. Albo inaczej, żeby była bliskość, potrzebna jest uważność. Uważność na to, co mówi do mnie druga osoba. Nie co ja słyszę, tylko co ona mówi w kontekście potrzeb. Co ona mówi w tym, co próbuje mi powiedzieć. Pewnego razu przyszli do mnie znajomi, wspaniali ludzie i koleżanka mówi tak: pokłóciliśmy się dzisiaj z Andrzejkiem. Trudno mi w to uwierzyć, ale rozumiem dobrze, czasami się ścierają. Mówię, co takiego się stało, Wiolu? Czy ty sobie wyobrażasz, że on chciał pójść na moje spotkanie klasowe w swetrze? Patrzę, oczom nie wierzę. Mówię, rozumiem, że to był powód kłótni, tak? No Agnieszka, w swetrze? Rozumiem, że ona szuka jakby zrozumienia po mojej stronie, którego nie znajdzie, bo ja jakby nie rozumiem, na czym polega problem, czy w swetrze, czy w garniturze. Więc mówię, rozumiem, Wiolu, że to ważne, żeby nie w swetrze. No właśnie, w garniturze, żeby tak reprezentacyjnie. Ja chcę mieć męża, z którego jestem dumna. Aha, rozumiem, czyli to duma jest potrzebna, tak? No i mówię, no i co, Andrzejku, zdecydowałeś? On mówi, no wiesz, już w trakcie kłótni wiedziałem, co jest spakowane na ten wyjazd, więc długo nie walczyłem. I słuchała tego moja córka i mówi, poddałeś się tak bez walki? A on mówi, nie, że bez walki, tylko wiem, że dla mojej żony to ważne, żebym ja dobrze wyglądał i jeżeli mogę ją ucieszyć, to zrobię, choć będzie mi troszkę niewygodnie. To jest budowanie bliskości, czyli ja słyszę, że coś jest dla ciebie ważne i robię to dla ciebie, dbając również o swoje potrzeby. Ale uwaga, ja mam odwagę wypowiedzieć też, czego potrzebuję od ciebie. Zobaczcie, ile jest nieporozumień i ile jest dystansu wynikającego z tego, że my nie mówimy. My milkniemy, drapiemy rany, posypujemy solą, mówimy, kiedyś to kwiaty przynosił, kiedyś kartki wysyłał, wkładał karteczki kocham cię do kanapki, a teraz już nawet chleba nie kupuje. Nie? I jest coś w tym, tylko ja wtedy pytam, a co ty takiego wtedy robiłeś albo robiłaś, że jemu albo jej chciało się starać? I żeby było jasne, nie chodzi o to, że w bliskości handlujemy, ale bliskość jest nastawiona na równość, na partnerstwo, tak? Czyli ja jestem okej i ty jesteś okej. Ja i moje potrzeby są ważne i ty i twoje potrzeby są równoważne. I my rozmawiamy o potrzebach, a strategie wypływają z tego. Konflikty, dystans i trudności rodzą się z tego, że my bardzo próbujemy spowodować, żeby druga osoba zrobiła to, co my chcemy, tak? Czyli bliskość, proszę? Bardziej rządzi. Tak, czyli kto bardziej rządzi, czyli czyje potrzeby tak naprawdę są ważniejsze, a one są równoważne. W związku z tym, jak wygląda prawidłowy komunikat, można by było powiedzieć, który buduje bliskość? Po pierwsze, ja dokładnie wiem, co dla mnie bliskość oznacza, czyli jakie twoje zachowanie jest dbaniem o mnie. I tutaj to już jest pierwszy krok, przy którym mamy największy problem. Czyli na przykład mówimy tak, dla mnie dbanie o mnie to, żeby był miły, albo żeby ona była taka przyjazna. To nie jest zachowanie, to nie jest coś konkretnego. Każdy z nas ma inną definicję, czyli co ja mogę zrobić, żebyś ty czuł, że odpowiadam na jakąś ważną dla ciebie potrzebę. Druga rzecz, której my nie robimy, to są emocje. Moi drodzy, żeby budować bliskość, trzeba mówić o swoich emocjach. Z czego ja jestem zadowolony, co ja lubię, ale też z czego nie jestem zadowolona, co mnie niecierpliwi, co powoduje moją irytację.
Bo jeżeli ja o tym nie mówię, to ja już wycinam sobie jakiś bardzo ważny kawałek siebie. Z różnych to wynika powodów oczywiście. Czasami z tego, że jesteśmy nauczeni, że nie wolno się złościć, albo że są emocje dobre i złe, ale chodzi o to, że nam emocje znikają z języka w ogóle. My tego nie komunikujemy. W związku z tym nie mogę budować bliskości, jeżeli nie mówię o tym, co ważne dla mnie. Zobaczcie, to chyba też się dzieje przy stołach świątecznych, tak a propos świąt, że my bardzo często rozmawiamy między sobą o innych. Bardzo rzadko rozmawiamy między sobą o sobie. Czyli co ja lubię w relacji z tobą? Co ja cenię w relacji z tobą? Co jest dla mnie ważne? My bardzo rzadko wyrażamy wdzięczność, a wdzięczność to podstawa bliskości, bo wdzięczność to jest informacja pod tytułem: widzę cię, jesteś dla mnie ważny, to, że jesteś, zaspokaja ważne dla mnie potrzeby. Czyli na przykład, kiedy do mnie dzwonisz i pytasz, jak się czuję, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ kontakt i uwaga na mnie są dla mnie bardzo ważne. Kiedy ostatnio powiedzieliście komuś zdanie, w którym podziękowaliście i wyraziliście wdzięczność? Niech podniosą ręce ci, którzy w ostatnim tygodniu. Super. Święci ludzie. Tak. Czyli ja rozumiem, że przyszliście na ten wykład, żeby potem innym opowiedzieć, bo wy macie łatwość z bliskością. I teraz, wyrażenie wdzięczności mówi: widzę cię, ale też zobaczcie, kiedy wyrażam wdzięczność, ja jednocześnie mówię o ważnej dla mnie potrzebie. Czyli cały czas buduję bliskość poprzez to, że mówię: kiedy mówisz mi, że ładnie wyglądam, jestem szczęśliwa, ponieważ akceptacja jest dla mnie ważna. Czyli mówię pełny komunikat, mówiący też o potrzebie. I druga strona zna, słyszy i rozumie moje potrzeby. W związku z tym jest jej łatwiej na nie odpowiadać. Kto z was potrafiłby wymienić 5 najważniejszych potrzeb swojej mamy? Jakie ona ma potrzeby? Ręka w górę. A czemu ich nie znamy? Bo nie rozmawiamy. A pewnie dlatego, że matka nie mówi, nie? Czyli można by było powiedzieć, że to ona ma trudność, ale może my po prostu nigdy nie usiedliśmy i nie porozmawialiśmy o tym. Wczoraj miałam takie spotkanie też. Młody człowiek, 35 lat, wysoko w organizacji, śliczny jak z obrazka, żona śliczna jak z obrazka, piękne dziecko. No i pracujemy nad empatią. I mówię: kiedy ostatnio powiedziałeś twojej żonie, że ważna jest dla ciebie bliskość, jej ciepło i kontakt z nią? On mówi: ale ona o tym wie. Ja mówię: kiedy ostatnio jej to powiedziałeś? Dobrze, spróbuję przez telefon. A czemu nie w kontakcie 1:1? Oj, Aga, bo to takie obnażające. Mamy dosyć dużą też trudność w powiedzeniu tak, żeby usiąść i powiedzieć. Czyli jak mówimy o bliskości i o rozmowie dotyczącej bliskości, to ważne, żeby usiąść naprzeciwko i powiedzieć o tym, patrząc w oczy, czego ja od ciebie potrzebuję. Naprawdę kapitalny mamy czas, święta, zróbcie to ćwiczenie. W trakcie Wigilii, nie? Słuchajcie, mam taki pomysł. Zróbmy sobie prezent i powiedzmy o tym, jakie mamy potrzeby i czego od siebie nawzajem potrzebujemy. I potem rozpakujmy te prezenty. Może być trudno, ale może to być też uwalniające. Kiedyś jedna pani, ku końcowi, nie? Kiedyś jedna pani na warsztacie, wróciła po warsztacie do domu i chociaż ja prosiłam, żeby nie ćwiczyć komunikatu od razu na mężu, no ale nie wytrzymała i mówi: posadziłam ojca mojego dziecka naprzeciwko i powiedziałam komunikat. Ponieważ lubię, kiedy dajesz mi prezenty i uwielbiam być zaskakiwana, sprawia mi to ogromną przyjemność, w związku z tym potrzebuję, żebyś mi częściej robił prezenty. I taka była dumna z siebie, nie? A on mówi: a ja nie mam takiej potrzeby.
Dobra. I mówi, znaczy nie powiem wam, co ona powiedziała. Co ona w tym momencie powiedziała. Natomiast mówi, tak się zdenerwowałam, przekładając to na nasze. Ale mówi, ale po chwili przyszła mi taka refleksja, że przecież powiedzenie o potrzebie nie oznacza wrzucenia monety do automatu i wyskakuje Pepsi. Ja mówię, ale ja jestem otwarta na to, że ty mi mówisz, to nie moje. I to jest bliskość, czyli ja przyjmuję to, że jakieś mojej potrzeby ty nie zaspokoisz, bo pozwalam ci być prawdziwym. Natomiast my bardzo byśmy chcieli używać komunikacji do tego, żeby było tak, jak my chcemy, czyli żeby inni robili dokładnie tak, jak my chcemy. I paradoksalnie zamiast blisko zaczyna być daleko. Ta historia skończyła się pięknie, ponieważ ona mówi, pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, czego my od siebie nawzajem potrzebujemy, bo ona mu zadała pytanie, no to czego ty potrzebujesz? A on mówi, wspaniale, że pytasz. Nie? Bo też jest tak, że czasami my przesadzamy w tym kierunku, że bardzo byśmy chcieli, żeby było nasze, a znika nam druga osoba. Czyli patrząc na to, co buduje bliskość, to bliskość buduje uczciwa, szczera, prawdziwa komunikacja. Czyli ja jestem okej z moimi potrzebami. Ja je akceptuję. Mam potrzebę bliskości. Mam potrzebę akceptacji. Ja mam. Mam potrzebę uznania, mam potrzebę docenienia, mam potrzebę niezależności i tak dalej, i tak dalej. Można by było wymieniać. I chodzi o to, żeby powiedzieć, że moje potrzeby są okej. Mam do nich prawo. Są ludzie, którzy mają potrzebę siły, mocy, sukcesu. To też są potrzeby, to też jest okej. I w momencie, kiedy ja się z tym spotkam i powiem sobie, tak, to jest element mojej tożsamości. Tak, mam do tego prawo, tak, z tym do ciebie wychodzę, to wtedy dopiero jakby jestem w stanie uznać twoje potrzeby. Nie oceniam tego, że twoje potrzeby są nie okej, bo my jesteśmy równo. Jeżeli ja mam potrzebę partnerstwa, a ty masz potrzebę niezależności, to też jest okej. Jeżeli ja zacznę na tobie wyciskać partnerstwo, to my się oddalamy, a nie się przybliżamy. I bliskość to po pierwsze uważność, a po drugie zaciekawienie drugim człowiekiem. Takie naprawdę zainteresowanie, zanim wydamy osąd. Czyli w komunikacji budującej bliskość ja cię słucham i ja cię słyszę, a nie zanim ty dokończysz, to ja już wiem, co masz mi do powiedzenia i wiem, jaką ci dać radę. Ja jestem uważna na to, co do mnie mówisz i empatycznie to nazywam. Czyli dzwoni moje dziecko i mówi, mamo, to nie dzisiaj, historia z dzisiaj, mamo, to niesprawiedliwe. Zabrakło mi 1% do szóstki i pani mi jej nie postawiła. Chcąc dać jej empatię, mówię, słyszę, że jest ci smutno, a tobie by nie było? Słyszę, że jesteś rozczarowana. Bardzo, 1 punktu mi zabrakło. Rozumiem, że jest ci bardzo smutno, bo potrzebowałaś sukcesu. No właśnie. Czy ty uważasz, że to sprawiedliwe? Słyszę, że jesteś rozczarowana. Tak, pójdę, napiję się Coca-Coli. Napięcie schodzi. Słuchajcie, ja mogłabym powiedzieć, nie rób scen, co tam szóstka, nie? Chodzi o to, żeby dać empatię. Słyszę, co do mnie mówisz, choć dla mnie to nie jest ważne, czy masz szóstkę, czy piątkę. Dla mnie to nie jest ważne. Ale słyszę, że jest to bardzo ważne dla ciebie. Słyszę twoje emocje, słyszę twoje potrzeby. Dlatego, że ważny jest dla mnie kontakt. Natomiast my zrywamy kontakt przez to, że zaprzeczamy temu, co mówi do nas druga osoba. Nie ma się czym przejmować. Chłopak mnie rzucił. Nie przejmuj się, będzie następny. Nie? My dajemy rady, pocieszamy, różne rzeczy robimy. Zamiast usłyszeć, że ktoś przychodzi do mnie i w każdym komunikacie, to jest ważne, w każdym komunikacie
wypowiada jakąś ważną dla siebie potrzebę. Pytanie, czy ja mam na tyle otwarte swoje serce, żeby tę potrzebę usłyszeć, czy moje serce jest tak bardzo głodne, że ja nie słyszę, tylko mówię. Komunikacja budująca bliskość zaczyna się od słuchania. Słuchania swojego serca, żeby móc usłyszeć Twoje serce. Dziękuję.